Kolejny bełchatowski jarmark świąteczny za nami. Dzięki wystawcom ze świątecznym asortymentem, wystawie Szopek i koncercie Miejskiej Orkiestry Dętej z Grocholic, w weekend 14 i 15 grudnia na Placu Narutowicza królowała bożonarodzeniowa atmosfera. Organizatorem świątecznego jarmarku tradycyjnie był prezydent miasta Bełchatowa. Na tegorocznym jarmarku zagościło ponad 50 wystawców i ich oferta była niezwykle bogata i różnorodna. Dla bełchatowian była to więc świetna okazja do zrobienia zakupów, smakołyków na świąteczny stół, oryginalnych ozdób wykonanych przez twórców ludowych czy podarunków dla najbliższych. Na stoiskach znalazły się wyroby z filcu, drewna, sizalu i wiele wyjątkowych pomysłów na upominki. Oprócz bogato wyposażonych stoisk na mieszkańców Bełchatowa czekało także wiele innych niespodzianek. Jedną z nich był jeżdżący po Placu Narutowicza wesoły zaprzęg świętego Mikołaja ze słodkimi upominkami dla najmłodszych. Nie zapomniano także o melomanach i amatorach sztuki. Właśnie dla nich organizator przygotował występ Miejskiej Orkiestry Dętej z Grocholic, podczas którego usłyszeliśmy kilkanaście świątecznych utworów. Po konkursową wystawę szopok bożonarodzeniowych i kartek świątecznych oraz przesłuchania konkursowe do 13. Regionalnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Jezus Chrystus się narodził i pobożnie swoje